Cześć, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa, Bartek z tej stronki. Dzisiaj poniedziałek, więc mamy trochę filmu o Windowsie. Może nie o samym Windowsie, bardziej o programach. Ponieważ tak, jeżeli używacie danego systemu przez X lat, jesteście przyzwyczajeni, znacie nazwę programów itd., tak? Jeżeli macie ochotę, chcecie przesiąść się na inny system operacyjny, to przydałoby się wiedzieć nazwę programów. No ja wiem, że sporo osób musi mieć Photoshopa, musi mieć tamto, tak? Nie zdziwcie się, od razu powiem, że jest Autodesk na Linuxa. Tak, jest jak najbardziej. I teraz, ten film, który dzisiaj dla Was stworzyłem, pomoże, mam nadzieję, że pomoże dużej większości osób, jeżeli będą miały oczywiście ochotę przejść na Linuxa, w poznaniu alternatywnych programów, albo nawet dokładnie takich samych, których mogą używać na Linuxie. Jak używali sobie na Windowsie danych rzeczy, tak samo mogą robić to na Linuxie. Gorzej z macOS-em, no ale ja macOS-a ogólnie nie znam i raczej ci, co siedzą na macOS-ie, to na Linuxa przychodzić nie będą, bo to prawie Unix jest, tak? macOS to jest Unix. Słuchajcie, dzisiejszy film jest w wersji z lektorem. Jest lista, jest playlista pod spodem. Możecie sobie kliknąć w dany czas i do niej przeskoczyć na dany interesujący temat. Mam nadzieję, że może to nie jest encyklopedia, to nie jest pełny opis wszystkich programów, że takie coś pozwoli Wam zagłębić się chociaż bardziej troszeczkę w tego, powiedzmy, pingwina. Ja nie mówię nawet o przejściu już i teraz, tylko siedząc na tej windzie, zobaczcie sobie, jeżeli chcecie przejść, tak? Jakie są nazwy programów, jak ten program wygląda, może sobie go zapiszecie w telefonie, gdziekolwiek indziej, na później ewentualnie, tak? A jeżeli siedzicie na Linuxie, to być może zmienicie program, którego właśnie używacie, bo nie wiedzieliście, że dana inny program jest na przykład lepszy, ma jakieś fajniejsze funkcje i tego rodzaju rzeczy. Dlatego powstał ten film, po prostu, żeby Wam ułatwić życie. No, mam nadzieję, że się spodoba, gorąco zapraszam na film. Trzymajcie się, Teges. Na początek wyjaśnijmy sobie kilka kwestii. Linux nie jest i nigdy nie będzie lżejszą, darmową, ładniejszą i bardziej konfigurowaną odmianą systemu Windows. Jest to zupełnie oddzielny system operacyjny, tak jak macOS nigdy nie starał się być Linuxem, mimo pochodzenia od bliskiej Linuxowej rodziny systemów Unix czy BSD. Na Linuxie można uruchamiać prawie wszystkie gry z Windows przy pomocy programów typu Steam, Proton, Winnie, Bootles, Heroic Launcher czy Lutris, ale trzeba też pamiętać, że uruchamiamy całkowicie obcy kod i problemy mogą wystąpić. Jeżeli chodzi o podobne postępowanie z programami użytkowymi, to w 90% będzie więcej problemów niż samego korzystania z samego uruchomionego softu przy pomocy np. Winnie czy pozostałych programów, które właśnie wymieniłem. Jeżeli chcesz się całkowicie przesiąść lub choć spróbować, jak się pracuje na Linuxie, to myślę, że ten film pomoże rozjaśnić sytuację i wybrać alternatywy, które będziesz potrzebował, aby wygodnie korzystać ze swojego komputera na nowym systemie operacyjnym. Czasami programy, które znasz z Windows, są dostępne na Linuxie, a czasami trzeba użyć zamienników tudzież alternatyw. Pamiętaj też, iż wiele specjalistycznego oprogramowania nie ma wersji na Linuxa, a ich uruchomienie to dosłownie proteza, więc w takich przypadkach może warto stworzyć tzw. dual boot Windows-Linux, aby uniknąć rozczarowań po całkowitym przejściu na Linuxa. Dobra, starczy tego wstępniaka. Zacznijmy poznawać oprogramowanie, które znasz z Windowsa, a możesz bez problemów kontynuować swoją pracę workflow, ponieważ są dostępne wersje natywne na Linuxa. Po pierwsze, przeglądarki internetowe. Używasz ich do przeglądania internetu, do YouTube'a, przeglądania notowań giełdowych, czy cokolwiek tam jeszcze robisz codziennie. Wszystkie przeglądarki typu Firefox, Google Chrome, Opera, Vivaldi, Brave, czy nawet Microsoft Edge są dostępne w praktycznie każdym systemie Linux, a niektóre z nich, tak jak Firefox lub Chromium, są od razu dostępne po uruchomieniu danego systemu, nawet tak zwanego Live USB, czyli bez potrzeby instalacji Linuxa na dysku HDD albo SSD. W każdej z nich możesz zalogować się do swojego konta, czy to Google, czy Firefox, i synchronizować swoje ulubione zakładki, historie, czy na przykład przenosić pracę z Linuxa do Windowsa, albo z Windowsa do Linuxa, jeżeli dana przeglądarka taką funkcję oczywiście obsługuje.
Rozszerzenia także są takie same, więc blokery skryptów czy irytujących reklam i inne są jak najbardziej na Linuxie dostępne pod ręką. W Linuxie istnieje też wiele odmian przeglądarek, które wymagają dużo mniej zasobów niż wyżej wymienione. Na przykład istnieje Falcon, Midori, Slimjet czy Qt Browser i są to jedne z wielu przykładów przeglądarek na przykład na 10-15-letnie czy 20-letnie i starsze komputery czy laptopy. Można tego używać bez większego problemu. Kolejna kategoria to klienci kont pocztowych. Jasne, mamy XXI wiek, 2024 rok i wielu z Was czyta, pisze maile prosto z przeglądarki www, aby nie przełączać programów, bo może być to po prostu mało wygodne. Jeżeli jednak wolisz, no tak jak ja na przykład, używać osobnego programu, to polecę Ci kilka ciekawych programów. Jeden na pewno znasz z Windowsa, to oczywiście Thunderbird. Produkt Fundacji Mozilla, który jest uznawany za jeden z lepszych dla domowego użytkownika, zawiera oprócz czytnika e-mail rozbudowany kalendarz, książkę adresową, komunikator, czytnik RSS, czyli wątków z nowościami i wiele, wiele innych rzeczy. Thunderbird może być bardzo dobrym zamiennikiem Microsoft Outlooka, no ale to oczywiście nie wszystko, co tu istnieje. Istnieje także kolejny, prawie wszystko mający linuxowy kombajn do spraw biurowych o nazwie Evolution. Jest to bardzo rozbudowany program, który oprócz e-maili ma wbudowany kalendarz, synchronizację z kontami Google. Można w nim używać kilkunastu i więcej kont mailowych. Obsługuje szyfrowanie GPG, jest czytnikiem RSS i ma wiele, wiele innych funkcji. Evolution to po prostu PIM, Personal Information Manager, w dość lekkiej i ładnej stylistyce. Jest też bardzo ciekawa odmiana, tutaj jeżeli chodzi o Thunderbirda, mianowicie mowa o Betterbirdzie, którą warto wypróbować. Oprócz wszystko mających kombajnów z dziesiątkami funkcji, na Pingwinie znajdziesz też i prostsze programy, czyli powiedzmy zamienniki na przykład Debat z Windowsa. Podam same nazwy, bo wymienianie ich funkcji trwałoby po prostu wieki. Mamy tutaj m.in. MailSpring, Gary, CloudsMail, Kontakt, z tym, że Kontakt jest stosowany często np. w KDE Plasma. Dodatkowo, jeżeli chcesz, możesz użyć sobie klienta e-mail obsługiwanego w konsoli, w terminalu linuxowym, czyli programu MUTT, po prostu. Jest to tylko wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o programy linuxowe, e-mailowe, tak, dla Linuxa. Naprawdę jest tego wiele, wiele, wiele więcej. Kolejna kategoria to dość ważna dla wielu użytkowników oprogramowanie, a mianowicie chodzi tu o pakiety biurowe. Na Windows rządzi oczywiście Microsoft Office, ale na Linuxie jest dostępne kilka alternatyw i to całkiem dobrych alternatyw. Jedną z nich może już znasz z dotychczas używanego systemu, chodzi tu mianowicie o LibreOffice. Program zawiera te same funkcje i możliwości co w Windows, a dodatkowo spotkasz go w każdej popularnej dystrybucji Linuxa i standardowo jest instalowany praktycznie w każdym systemie Linux. Oprócz LibreOffice możesz użyć bezpłatnego OnlyOffice lub jego bardziej rozbudowanej wersji płatnej, która jest bogatsza w funkcje i ma lepszą kompatybilność z produktem Microsoftu. Jest także WPS Office, jest Caliga Suite, jest Apache OpenOffice, jest FreeOffice, czy kilkanaście programów nazwanych tzw. GNOME Office i dostępnych głównie w środowisku pulpitu GNOME. Jest to zbiór, można powiedzieć, osobnych programów, a w skład nich wchodzi m.in. do pisania przeznaczony jest Abby Word, Evolution jest oczywiście klientem mail, o którym już wspominałem. Mamy tutaj tzw. Gnumerica, jest to arkusz kalkulacyjny, ale ten zbiór zawiera wiele, wiele innych programów. Zawsze możesz użyć tak zwanego, albo nie tak zwanego, po prostu możesz użyć Microsoft Office 365 w swojej przeglądarce internetowej. Jest to po prostu wersja płatna, wersja chmurowa albo internetowa, tak? Żeby mieć 100% kompatybilności z dokumentami, które wcześniej napisałeś, a które niezbyt dobrze wyglądają na LibreOffice. Ewentualnie możesz użyć po prostu bezpłatnego Google Suite od firmy Google, który jest również dostępny w przeglądarce internetowej w chmurze. Teraz coś dla programistów. Windowsowy Visual Studio Code Microsoftu do pisania kodu
jest dostępny w linuxowej wersji, jak najbardziej do pobrania z oficjalnej strony code.visualstudio.com. Jednak możesz użyć otwartośródłowej alternatywy, która nazywa się VS Codium, który jest bliźniaczo podobny do oryginału, choć nie umożliwia dodawania pluginów przeznaczonych tylko dla VS Code, tych pluginów od Microsoftu oczywiście. Dodatkowo do pisania kodu i pomocy w jego tworzeniu możesz użyć Sublime Text, Genie, czy choćby konsolowego edytora Vim lub jego ulepszonej wersji NeoVim. Obie wersje można rozbudować o setki rozszerzeń, tzw. pluginów, które mocno mogą ułatwić pracę z kodem. Z ciekawych rozwiązań można wymienić także Eclipse, który jest ogromnym środowiskiem programistycznym ID, a także ma możliwość pracy całkowicie online w chmurze producenta. Dodatkowo możesz użyć programów o nazwach IntelliJ ID, GNU Emacs, Apache NetBeans, czy Brackets, czy komercyjnego WebStorm, a także kilkudziesięciu innych programów. Wybór jest naprawdę ogromny na Linuxie. Teraz coś dla wielbicieli PDF-ów, czyli zamiennik Adobe Acrobat i nie chodzi tu o Readera, tylko chodzi o program do edycji. Oczywiście wersja na Pingwina nie istnieje, ale zamiast tego można użyć ich wersji albo chmurowej na przykład, która jest bezpłatna, lub wybrać coś z linuxowego poletka, a to jest dość duże. Są tutaj także aplikacje płatne, więc wybierzesz to, co potrzebujesz. Na pierwszy ogień idzie Master PDF Editor, który jest płatny, ale posiada także wersję darmową z pewnymi ograniczeniami. Jest to chyba najbardziej rozbudowanym programem dostępnym także na Windows i macOS. Ma przejrzysty interfejs użytkownika, jest szybki i dobrze integruje się z Linuxem. Kolejnym programem jest Okular, dokładnie tak to się nazywa. Jest to program w pełni otwarty, otwartośródłowy i bezpłatny i bardzo często dostępny w Linuxach, a to głównie w pulpitach KDE Plasma, bo to jest część tak zwanego KDE Gears i programów powiązanych właśnie z tym pulpitem. Dalej należy wspomnieć m.in. o Foxit Phantom, który istnieje w wersji trial i płatnej. Również Inkscape, tak, ten program do dwuwymiarowej grafiki wektorowej ma możliwość edycji PDF. Następnie mamy Scribusa. Scribus to głównie program do przygotowywania materiałów do składu tekstu, do drukarni czy druku plakatów, ale również ma możliwość edycji PDF, tak jak jego poprzednik, tak? Chodzi o Foxita oczywiście. Inkscape'a, sorry. Programy, które mogą edytować PDF-y, wymienię także LibreOffice Draw, QuoPa PDF Studio, PDF Gear, PDF SAM, PDF Sam, PDF Arranger, PDF TK, PDF Mixtool czy Xurnal++. No jest czym wybierać, jest. Odtwarzacze muzyki to kolejny temat i to bardzo obszerny. Wymienię tu także aplikację do słuchania streamingowego, żeby za bardzo tematu nie rozdzielać. Po pierwsze oczywiście Spotify, które ma natywną wersję dla Linuxa, choć istnieje także kilka nieoficjalnych klientów tworzonych przez społeczność linuxową. Do typowego słuchania muzyki można użyć programów typu Elisa, Clementine, Rhythmbox, Strawberry Music Player, który jest bardzo rozbudowaną wersją Clementine, z prostszych np. Dead Beef Player, Audacious, czy w konsoli CMUS. Dla fanów oldschoolu, ale z kilkudziesięcioma możliwymi rozszerzeniami typu zgrywanie odtwarzanego utworu na dysk, automiksowaniem, odtwarzaniem linków prosto z YouTube'a czy innych streamów, gorąco można polecić program o nazwie QMMP. Program obsługuje dziesiątki tysięcy skórek z Winampa bez najmniejszego problemu. Działa też z nowoczesnym linuxowym serwerem dźwięku typu Pipewire lub Jack oraz oczywiście standardowymi typu Alsa czy Pulse Audio. Bardzo fajny program i dla tych, którzy pamiętają Winampa, to jest podstawa. Jak było o tworzeniu muzyki, to teraz coś o jej komponowaniu, nagrywaniu i edycji. Programów tego typu na Linuxa jest bardzo, bardzo dużo, w tym kilka pełni profesjonalnych i oczywiście płatnych. Są także programy do tworzenia muzyki przy pomocy zapisu nutowego. Są również programy do obsługi interfejsów MIDI czy FireWire. Listę programów otwiera rozbudowany DAW, czyli Digital Audio Workstation Ardour, czyli wielościeżkowy, wielokanałowy edytor audio
z mnóstwem możliwości i pluginów działających również, działają na nim również wtyczki VST2 i VST3 z Windowsa. Słuchajcie, jest całkowicie otwarty i bezpłatny. Niedawno pojawiła się natywna linuxowa wersja Studio One. Tak, tego Studio One z Prosonusa, czyli jednego z najlepszych DAW-ów do profesjonalnego nagrywania dźwięku w Windows. I w tej chwili jest dostępna wersja na Linuxa. Dodatkowo mamy tutaj dostępny Carrison Mix Bus, Bitwig Studio, szanowany i powszechnie używany Reaper. Już o takim Traction Waveform w wersji płatnej nawet nie będę wspominał, bo także jest na Linuxa. To nie wszystko, bo na Pingwinie dostępny jest również Renoise, Redux, Z-Rytm, a także można uruchomić dzięki Wine i Bootles FL Studio w najnowszej wersji i pracuje to całkiem naprawdę poprawnie. Co prawda nie ma takich nazw jak Cubase, Pro Tools, ale czy wszyscy naprawdę potrzebują do tworzenia doskonałych utworów, tak zaawansowanych programów i nie wiem, sztucznej inteligencji? No chyba nie. Najważniejsze są chęci, umiejętności i przede wszystkim, jeżeli chodzi o Linuxa, to jest to kwestia zmiany przyzwyczajeń, a naprawdę można zdziałać tutaj cuda. Co do pozostałych programów, to mamy jako Linuxiarze Wam do zaoferowania między innymi muzyczną roboczą stację LMMS, rozbudowany syntezator Bespoki Synth, Q-Traktor, czyli rozbudowany wielościeżkowy sekwenser MIDI, Radium jako edytor muzyki i dźwięku, Audacity, czyli program podobny bardzo do słynnego Soundforge'a. Mamy tutaj Guitar X'a, czyli wirtualny wzmacniacz i efektor gitarowy, ale nie tylko. Jest tutaj także Amplitube, czyli całe studio efektowe z budowanymi pluginami do mikrofonu, ale także można to użyć do innych ścieżek. Mamy tak zwany Rack-a-Rack, czyli ponownie program z efektami głównie dla gitarzystów, choć mamy także tutaj jeszcze do kompletu MuseScore, czyli profesjonalny program do wspomagania komponowania muzyki z zapisem nutowym, a jest takich programów dużo, dużo więcej. To, że nie wiesz, jak dany program się na Linuxie nazywa, nie znaczy, że się nie da wygodnie na Linuxie komponować muzyki w dowolny sposób. Otworzenie audio było, tworzenie muzyki także, to teraz czas na odtwarzanie filmów, tworzenie i edytowanie napisów do nich, czy na przykład nieliniowa edycja filmów, tak? Zacznę od odtwarzaczy wideo. Znany z Windows VLC jest w pełni obsługiwany i dostępny w Pingwinie i niczym nie ustępuje wersji z innych systemów. Dodatkowo użyć można na przykład SM Player, Karuna Video Player, Gnome Totem, MPV Player, czy choćby Parole, albo dowolnego dostępnego w danej dystrybucji od razu po uruchomieniu np. Live USB lub po instalacji na dysku twardym. Nazywa się to filmy albo jakikolwiek inaczej, tak? Jeżeli chodzi o edycję napisów do filmów, to można użyć m.in. Subtitle Workshop, Aegis Sub, Gnome Subtitles, Subtitle Processor, czy choćby Whispera. Ten ostatni ma funkcję Text to Speech albo Speech to Text. Do tego mamy programy typu Gaupol, Subtitle Editor, Subtitle Composer i wiele, wiele innych. Więc naprawdę też jest w czym wybierać. Edycja wideo w Linuxie też jest możliwa jak najbardziej, mimo braku Adobe Premiere czy Final Cut'a. W linuxowej ofercie mamy do dyspozycji m.in. DaVinci Resolve, teraz w najnowszej wersji 18, Lightworks, Cadence Live, Shotcut, OpenShot, Cinelera, Lives, Flowblade czy Blender, chociaż Blender jest przede wszystkim profesjonalnym programem do tworzenia edycji grafiki 3D, ale również ma opcję edycji filmów. Tutaj dodam jeszcze tak, że można użyć PTV do kompletu. Jeżeli chodzi o tworzenie efektów typu Adobe After Effects, czyli tak zwanych VFX, to do dyspozycji mamy tutaj programy typu Autodesk Flame, czyli jeden z najlepszych programów VFX dla Windows. Tak, z tego Autodeska jest to w natywnej wersji dla Linuxa. Do kompletu mamy tutaj Natrona, wspomnianego już Blendera, mamy także Boris FX, Sapphire i Optix. Mamy tutaj Ziva VFX, Mocha Pro, Fusion 18 czy Boris FX Final Effects. Jest w czym wybierać i to naprawdę nazwy są konkretne, prawda? Co, nie da się? Da się.
Zostając chwilę przy wideo, to jeszcze przydałoby się wskazać programy do konwersji danych wideo w różnych formatach. Na dzień dobry, dobrze znany z innych systemów, czyli Handbrake. Jest to program do różnego rodzaju konwersji wideo, kodowania, także z wykorzystaniem kart graficznych, czy NVIDII, czy jakichkolwiek tam innych. Mamy tutaj możliwość dodawania napisów i wiele, wiele innych rzeczy. Program jest oczywiście w wersji natywnej dla Linuxa. Dalej mamy programy typu AVIDemux, VLC Media Player, który ma opcję konwersji między formatami wideo. Jest tutaj również bardzo dobrze znane środowisko FFmpeg, które jest silnikiem dla wielu innych programów. Mamy dostępne także VideoMass, Mystic czy Shutter Encoder. I to wszystko jest do dyspozycji dla Ciebie na Pingwinie, a to naprawdę nie każdy program, jaki istnieje. Jeżeli chodzi o przechwytywanie ekranu z gier, czy nagrywanie po prostu pulpitu, na przykład z wielu źródeł na raz, plus ewentualnie streamowanie na Twitcha, YouTube czy gdziekolwiek indziej, do dyspozycji mamy natywną wersję OBS-a Open Broadcaster Studio, która jest identyczna jak w systemie Windows i działa bardzo dobrze. Ja wszystkie filmy, jakie tworzę na tym kanale od 5 lat, są nagrywane za pomocą OBS-a i to na różnych dystrybucjach Linuxa, tak? Do tego istnieją programy typu, dużo prostsze, ale są, typu Kazam, Simple Screen Recorder, Record My Desktop, czy znany Voco Screen NG. Do wyboru, do koloru, jak to się kiedyś mówiło. Teraz programy graficzne, które będzie tutaj zawarte programy do edycji grafiki 3D wektorowej i CAD. Okej, najpierw zamienniki. Najprostsze. Pinta, czyli coś a la MS Paint, ale z większą możliwością do prostego rysowania i takich tam rzeczy. Jest tutaj tak zwane Dibuja. Jest to prawie to samo co Pinta, choć bardziej ograniczony, czyli jeszcze bardziej prosty. Co do poważniejszego malowania i rysowania, to oczywiście należy wykorzystać program Krita, który obsługuje także grafikę w trybach HDR, ma również obsługę tabletów graficznych i jest chyba najlepszym programem, jeżeli chodzi o malowanie na Linuxie, tak? Przede wszystkim malowanie. Uwaga, Krita nie jest programem do edycji retuszu fotografii, bo do takich celów można użyć na przykład jednego z najlepszych otwartoźródłowych programów, czyli zwykłego po prostu GIMPa, tak? Jest również tak zwany Wrapper, czyli Linuxowa nakładka na online'ową aplikację chmurową, czyli Photopea. Ta nakładka jest zrobiona akurat w Elektronie, ale z tego co widziałem działa bardzo dobrze i przypomina ona Photoshopa. Co do edycji obrazów lub zdjęć w formacie RAW czy innych z kamer cyfrowych, z aparatów cyfrowych, to Linuxowym zamiennikiem tzw. Adobe Lightroom jest oczywiście RAW Therapy, mamy dodatkowo Darktable, mamy również Digicama i ten ostatni umożliwia tzw. Nie tylko rozpoznawanie twarzy na zdjęciach, edycję tych zdjęć, geotagowanie, czyli dodawanie nazw, adresów itd., itd., ale również umożliwia edycję tzw. surówki, czyli tak jak powiedziałem, zdjęć prosto ściąganych z aparatów cyfrowych. Do grona tego rodzaju oprogramowania możemy zaliczyć także Ansel, Art, Photivio czy Photoflow. Da się żyć bez Lightrooma? Oczywiście, że da. Trzeba tylko trochę chęci, no i czegoś nowego się przy okazji nauczyć. Czas na edycję wektorową i modelowanie, projektowanie grafiki trójwymiarowej. Na pierwszy strzał idzie oprogramowanie bardzo dobrze znane z firmy, uwaga, Autodesk. Tak, tak, kochani. Profesjonalny program, jakim jest Maya 3D, jest dostępny w natywnej wersji 2024 dla Linuxa. Żeby było ciekawiej, jest dostępna także aplikacja i serwer Arnold do renderingu opartego na fizyce i ray tracingu i również edycji obiektów 3D. Jest to wszystko bazujące na tzw. Monte Carlo Ray Tracing Engine. Jest to wersja oczywiście płatna i natywnie dostępna w Linuxie. Zaskoczeni, co? No właśnie. Oczywiście jest również dostępny potężny Blender, wyglądający i mający identyczne możliwości jak na Windowsie. Oczywiście jest także tutaj bezpłatny. Dodatkowo mamy programy typu BFO Artist, czyli pakiet podobny do Blendera.
Mamy tutaj Isotropics Claris, czyli pakiet do CGI, do efektów między innymi CGI, w tym ustawiania, ogarniania oświetlenia, prekompozycji, czy choćby mamy również program Fume FX, który jest dodatkiem do Autodesk Maya. I on ma w sobie między innymi zakres symulacji fizycznej renderowania płomieni, dymu, eksplozji i gazów. Teraz edycja wektorowa 2D. No tutaj rządzi Inkscape, czyli świetny zamiennik Adobe Illustratora. Dodatkowo wymienię również Gravit, czyli niedawno wydaną aplikację do edycji wektorowych rysunków. Można również edytować sobie tutaj ikony. Mamy także programy typu Vector. Można użyć, jeżeli ktoś będzie chciał, LibreOffice Draw. No wiadomo, że LibreOffice nie ma aż takich możliwości jak Inkscape, ale do podstawowej grafiki, myślę tutaj wektorowej, spokojnie wystarczy. Co do oprogramowania CAD, to tutaj mocno dokucza brak AutoCAD'a czy SolidWorks'a, ale tragedii nie ma. Co prawda istnieje komercyjny projekt CST CAD Navigator Linux, ale jest to tylko przeglądarka projektów stworzonych właśnie w danych formatach AutoCAD'a, tak? Nie jest to niestety sam edytor. Co do CAD i Linuxa, to wymienić trzeba FreeCAD, chyba najlepszą jak do tej pory alternatywę dla AutoCAD'a, choć mocno ustępuje oryginałowi z Windows, to jednak wiele rzeczy można dzięki niej stworzyć, bo jest to po prostu świetne narzędzie w odpowiednich rękach. Dostępne jest także LibreCAD, Dune 3D, OpenSCAD, BRLCAD, BricsCAD czy QCAD. Jasne, jak mówiłem, te programy nie zastąpią w 100% AutoCAD'a, ale tak naprawdę, czy wszystkim jest potrzebny ten AutoCAD do wszystkiego, tak? Te programy, które wymieniłem, to nie są zabawkowe programy dla 5-latków i wielu inżynierów i po prostu z powodzeniem używa. Przejdźmy teraz do trochę lżejszych programów i ukierunkowanych na rozmowy i kontakty międzyludzkie. Komunikatory, bo o nich będzie mowa, są dostępne na Linuxie w wersjach natywnych, jak najbardziej. W tej kategorii mamy praktycznie to samo, co na Windows czy na macOSie. Są dostępne pojedyncze programy typu Skype'a, Microsoft Teams, Facebook czy WhatsApp, czy na przykład Discord, ale także tzw. multikomunikatory, które w jednej aplikacji oferują połączenie z wieloma sieciami komunikacyjnymi. To do multikomunikatorów możemy zaliczyć program o nazwie Franz. Słuchajcie, można podpiąć sobie tam konta m.in. uwaga, będę długo wyliczał. WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Signal, Gmail Chat, Skype'a, Android Messages, Discord, LinkedIn, Hangouts, MS Teams, Instagram i naprawdę dziesiątki innych różnych komunikatorów. Istnieje także bezpłatna wersja programu z pewnymi ograniczeniami, ale słuchajcie, bo najbogatsza wersja bez żadnych praktycznie ograniczeń kosztuje tylko 6 euro na miesiąc. To ile to kosztuje? To jest 25, niecałe 30 zł, tak? I mamy wtedy full wypas, no ale pod warunkiem, że ktoś potrzebuje mieć, nie wiem, dostęp do 50 komunikatorów naraz, tak? Taka opcja jak najbardziej jest. Co do otwartych, bezpłatnych komunikatorów, to rządzi oczywiście multikomunikator Pidgin, dzięki któremu podepniemy się pod takie sieci jak Amazon Chime, Battle.net Voice Chat, Discord, Facebook, Google Chat, ICQ, sieć Matrix, Steam Chat i znowu powiem, dziesiątki innych sieci. I w przypadku Pidgina wszystko jest opisane na ich stronie internetowej. Jest to w 100% otwarte i bezpłatne. Myślę, że warto rzucić na niego oczy okiem, zamiast używać 10 osobnych komunikatorów, prawda? Teraz trochę z innej bajki. W Windows mamy tak zwaną usługę migawek i przywracania systemu, tak? A czego możemy użyć na Linuxie? Oczywiście użyjmy sobie TimeShifta. Jest to świetne, bezpłatne, proste, graficzne narzędzie do robienia migawek systemu. Można to robić także automatycznie. Jeżeli przygotowujemy się na przykład do grzebania w swoim systemie, albo będziemy robić aktualizację systemu, która jest duża, po prostu wcześniej robimy sobie sami migawkę, nazywamy ją i mamy święty spokój, powiem to tak. Ewentualnie możemy ustawić, żeby migawki były robione codziennie, co miesiąc, co tydzień, albo kiedykolwiek tam po prostu potrzebujesz, tak?
gdy cokolwiek złego nam się stanie, możemy w ciągu dosłownie kilku minut przywrócić cały system Linux, tak, do stanu poprzedniego przed tym failem, który się ewentualnie dzieje. Proste i bardzo skuteczne. Ale uwaga, pamiętajcie, TimeShift to nie jest backup czy kopia zapasowa. To robi tylko migawkę systemu, katalogów systemowych do łatwego przywrócenia. To nie zabezpiecza Twoich danych z katalogu domowego. Co do backupów, to można użyć fajnego, choć już nie aż tak bardzo prostego jak TimeShift narzędzia. Nazywa się to Lucky Backup. Umożliwia on ręczną albo automatyczną kopię plików albo folderów, które chcesz, czy domowych, czy jakichkolwiek innych, które chcesz tam sobie ochronić. Ma wiele możliwości wyboru, co i gdzie ma być przechowywane, w jaki sposób ma być transportowane. Można to zrobić, nie wiem, przez dysku na dysk. Można to zrobić kopię po sieci lokalnej, po kopię internetową. Można zrobić także migawkę na Google Drive, zrzucić. Da się? Pewnie, że się da. Naprawdę bardzo fajne narzędzie. Co do prostszego backupu, to myślę, że można użyć narzędzia, które w niektórych dystrybucjach nazywa się DayaDub. DayaDub, tak dokładnie, tak. Nie jest on w wielu systemach Linux dostępny, na przykład pod nazwą albo DayaDub, albo po prostu kopia zapasowa, tak, albo backup. Do bardziej zaawansowanych kopii, które można przechowywać w chmurze, można użyć programu, który nazywa się Vorta. Omawiałem ten program już na kanale dość dokładnie. Jest to nakładka graficzna na bardzo często stosowany w dużych serwerowniach, olbrzymich firmach, korporacjach program konsolowy o nazwie Borg Backup. Vorta upraszcza sprawę na tyle, ile się da. Jest naprawdę bardzo prosta w tutaj ogarnięciu i wszystko robimy po prostu myszką. Gorąco polecam. Do wykonania pełnej kopii całego dysku lub na przykład danej partycji najlepiej użyć specjalnej dystrybucji systemu Linux o nazwie Clonezilla. Jest to system uruchamiany spoza Twojego standardowego Linuxa, używanego na co dzień i za pomocą graficznego przewodnika pozwoli wybrać co, gdzie i jak zbackupować. Działa to także po sieci, także internetowej. Jest to mega rozbudowany pakiet, choć trzeba poświęcić chwilę, żeby poznać jego, powiedzmy, opcje, tak? Kopię zapasową można zrobić z dowolnego dysku na inny, tak jak mówiłem, z dowolnej partycji. Można też klonować dyski, czyli na przykład przesiadasz się z HDD na SSD, nie ma problemu. Robisz kopię z HDD na SSD, znaczy klonujesz ten dysk, podłączasz się z SSD zamiast HDD-ka i system działa normalnie. Teraz kwestia instalacji oprogramowania w Linuxie. Skupię się na tak zwanym GUI, czyli graficznych różnych sklepach, tak? Bo jest to rzecz najprostsza na początek, no i więcej na początek naprawdę nie potrzeba. Każdy, albo prawie każdy system Linux ma wbudowany tak zwany sklep z oprogramowaniem. W nim znajdziesz praktycznie wszystko, co trzeba i nie musisz do tego używać konsoli. Na przykład w systemie Ubuntu program ten nazywa się App Store i teraz mała uwaga. No niestety będzie teraz troszeczkę fachowo, ale muszę to wytłumaczyć i spróbuję to zrobić najlżej jak się da. W Linuxie istnieją tak zwane repozytoria. Są to tak jakby składnice całego oprogramowania, programów lub pakietów danej dystrybucji, jak to się mówi. Ubuntu używa się tak zwanych pakietów deb. Ubuntu ogólnie jest to pochodna tak zwanego Linux, bardziej zaawansowanego Linuxa Debian, tak? I teraz, firma stojąca za Ubuntu od bardzo długiego czasu, już ładnych kilku lat, promuje swój sklep z programami. Jest to sklep w zwanym formacie Snap. Nie wnikając w szczegóły, ma to ułatwić uruchamianie programów na różnych Linuxach. No takie jest założenie. Niestety format Snap i sam sklep jest mocno ograniczony i nie ma tam dostępu do wszystkich możliwych pakietów, jakie oferuje Debian, tak? A jest to, można powiedzieć, kilkadziesiąt tysięcy programów. Co zrobić? Zainstaluj tak zwany GNOME Software lub program, który nazywa się Synaptic, jeżeli go standardowo w danym Linuxie nie ma. Pozwala on na graficzny dostęp do wszystkich, powiedzmy, prawie 80 tysięcy programów z Debiana czy Ubuntu w formacie właśnie deb.
Synaptic jest trochę bardziej skomplikowany niż Ubuntu App Store, ale po chwili przeglądania myślę, że da się po prostu z niego jakoś tam korzystać i jest dostępna polska wersja. W wielu bardziej zaawansowanych pulpitach lub dystrybucjach, chodzi tu na przykład o pulpity Mate, XFCE czy innymi, sklepu może nie być w ogóle. No ale wtedy wystarczy dodać po prostu albo GNOME Software, czyli oprogramowanie GNOME po polsku, albo jakikolwiek inny sklep z oprogramowaniem, to już czytaj na stronie danej dystrybucji i będzie dużo, dużo prościej. Słuchajcie, dla przykładu, na przykład pulpit KDE Plasma ma swój sklep albo centrum oprogramowania i nazywa się to Odkrywca, czyli Discover, i tam nie ma akurat żadnych ograniczeń, tak jak w Ubuntowym App Store. Jeżeli chcesz posłuchać o pulpitach linuxowych, to niedawno, tydzień albo dwa tygodnie temu, zrobiłem w miarę krótki film, który troszeczkę tam temat wyjaśnia. Natomiast pojawi się, myślę, tutaj seria, cała seria na moim kanale, cała playlista dotycząca omówienia wszystkich pulpitów albo większości pulpitów linuxowych, jakie są dostępne. I teraz od razu mówię, że o tak zaawansowanych systemach jak Manjaro, Arch, Gentoo nawet nie wspominam dzisiaj, bo na początek zrobi się po prostu tylko mętlik w twojej głowie i to naprawdę, to nie ma sensu, żebyś tego typu systemów ruszał. Uwierz na słowo, może kiedyś sam sobie taki system wybierzesz, ale na sam start jest to bardzo zły pomysł. Zajmij się poznawaniem Linuxa za pomocą, nie wiem, Minta, rodziny Ubuntu, czegokolwiek innego, a nie rzucaj się na właśnie tego rodzaju systemu typu Arch właśnie, tak, bo naprawdę polegniesz i rzucisz tego Linuxa w pierony, że tak powiem, od razu, tak, powoli do przodu, a po prostu będzie to skutkowało pozytywnymi rzeczami. Myślę, że na teraz wystarczy pokazywania co i jak z linuxowym oprogramowaniem, jego odpowiednikami z Windows. Mniej więcej już wiadomo co i jak wygląda i od czego można zacząć przygodę z tym systemem. Co do innych odpowiedników czy uruchamiania z gier z Windows, jest kilka filmów na moim kanale, po prostu wystarczy poszukać, tak? Choć obiecuję, że zrobię odnowioną serię na temat uruchamiania gier z Windowsa, czy powiedzmy dostania się do swoich gier na Steamie, czy tam nie wiem, na Epic Games Store, ewentualnie gdzie indziej, tak? Słuchajcie, po prostu ewentualnie, dodatkowo jeszcze można poszukać w internecie, w Google czy w DuckDuckGo haseł typu Linux Steam, Linux ProtonDB, czy wpisz tam Linux Lutris albo Linux Bottles albo Heroic Games Launcher i wtedy dostaniesz te informacje od razu z prostymi tutorialami, jak to zrobić. Naprawdę, nie trzeba być inżynierem, żeby z Linuxa korzystać. Mam nadzieję, że film jest, no powiedzmy, że był dla Ciebie przydatny i chociaż nie jest to encyklopedia linuxowego oprogramowania, to wiele po prostu wyjaśni. Istnieje świetna strona, nazywa się alternatives.to. Będzie tu na ekranie albo pod spodem będzie link, gdzie po prostu wpisujesz nazwę danego programu z Windows, czyli na przykład Photoshop Linux, albo Spotify Linux, albo cokolwiek innego i na tej stronie zobaczysz odpowiedniki, które są odpowiednio oznaczone, tak? Czy jest to program tylko dla Windows, dla Linuxa, czy dla wszystkich trzech, na przykład dla macOS-a także, tak? Ewentualnie możesz szukać takich zestawień w Google albo w DuckDuckGo. Na przykład Best Music Player Linux 2024, czy cokolwiek innego. Takie listy są robione przez duże, fajne linuxowe portale i znajdziesz tam naprawdę dużo ciekawej informacji, tak? Softów Linux to są naprawdę setki tysięcy różnego rodzaju oprogramowania. Podstawa, o której musisz wiedzieć, nie licz na Photoshopa, nie licz na AutoCADa na Linuxie, poszukaj alternatyw, tak? Słuchajcie, naprawdę, ewentualnie przemyśl tak zwanego dual boota, żeby mieć oba systemy na swoim komputerze, tak? Może Ci będzie wtedy łatwiej przejść na Pingwina. Jeżeli się nie da, bo musisz używać płatnego, zastrzeżonego programu, to okej. Najważniejsza jest Twoja wygoda użytkowania komputera, a ja nie zmuszam Cię do czegokolwiek. Nikt nie powinien Cię zmuszać do czegokolwiek, bo wybór powinien zależeć od Ciebie, dobry użytkowniku, bo to jest
To jest podstawa Linuxa, tak? Wybór, który ci po prostu on daje. Nie chcesz? To nie przechodź. Chcesz używać Linuxa? To używaj. Po prostu. Proste i logiczne, naprawdę. Słuchajcie, kończąc, dzięki za oglądanie tego filmu, za ocenienie, ewentualnie napisanie komentarza, jeżeli macie taką ochotę. Również bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo ten kanał, paczkowo ten kanał i w jakikolwiek sposób pomagają temu kanałowi się po prostu rozrastać. Zapraszam też na naszego Discorda. Jest nasz Discord, teraz się powinien pojawić kod QR do zeskanowania. Klikasz telefonem i wchodzisz na nasz Discord, tak? Tak to mniej więcej wygląda. Mail do mnie oczywiście kontaktowy jest pod filmem, jak najbardziej gorąco zapraszam, czy prywatnych userów, czy również firmy, które chcą współpracować ze mną tutaj. Słuchajcie, jeszcze raz bardzo gorąco wszystkich pozdrawiam. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że film się przydał. Będzie jego kontynuacja za jakiś czas, gdzie pokażę inne tutaj programy alternatywne w Linuxie, tak? Tyle, trzymajcie się miło, bawcie się dobrze. I do następnego filmu. Pozdrawiam gorąco, Bartek. Cześć.